Czy da się oszukać sumienie? Wielu ludzi myśli, że tak. A ja wam opowiem historię, którą niedawno przeczytałem na jednym z portali. Oto dwóch przyjaciół, jak bracia, wchodzą w dorosłe życie. Jeden wyjeżdża do Niemiec i tam mu się świetnie powodzi, drugi rozpoczyna biznes w Polsce, też mu się dobrze powodzi, ale jak to w Polsce? Idzie coraz gorzej, kłopoty, skraj bankructwa. Zwierza się swojemu przyjacielowi, tamten gotowy jest mu pomóc, pożycza mu, czy prawie że inwestuje w jego firmie 200 tysięcy złotych. Firma staje na nogi, uzyskuje też niemieckie zlecenia i tak dalej. Wszystko się kręci, aż ten, któremu druga strona uratowała życie, wpada na pomysł, żeby swojego dobroczyńcę oszukać na 20 tysięcy. Troszkę się łamie, ale w końcu to robi. Oszukuje swojego przyjaciela. Tamten się nie kapnął, sprawy idą dalej, ale po paru latach, choć firma prosperuje, jemu już przestaje sprawiać radość, czuje się wypalony, rezygnuje. Gorycz tego oszustwa, szczególnie w stosunku do najlepszego przyjaciela, ciągle gdzieś mu ciąży. Po 25 latach decyduje się wyznać to, co zrobił swojemu przyjacielowi. Ten mu przebacza, ale... No i teraz pytanie. Czy było warto? Czy było warto 25 lat żyć w niewoli wyrzutów sumienia? Czy było warto stracić zaufanie przyjaciela? Relacja się nie załamała. Ale czy dzisiaj to już jest to samo, co kiedyś? Oczywiście nie będę mówił w ogóle o tym kontekście relacji z Bogiem i rozliczenia z Bogiem za zło, za swoje grzechy. Sumienie to dar od Boga, żeby nas chronić przed złem. Ale pamiętaj, zaufanie bardzo szybko się traci, a długo się na nie pracuje.